Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się testami syntetycznymi w Nexusie 5 i posłużą mi do tego takie programy jak Geekbench 3 oraz Antutu Benchmark. Tak więc przejdźmy do rzeczy i zaczniemy sobie od programu Geekbench. I tu sobie wciskamy po prostu Run Benchmarks. No i tutaj postępuje, już mamy 7%. I tak, wyniki innych smartfonów. I tutaj będę miał za przykład iPhone'a 5S oraz Galaxy Note 3. Tak więc w iPhone'ie 5S jeden rdzeń uzyskał około tam 1400 punktów, a wszystkie rdzenie ponad 2500. I potem mamy Note 3, który jest wyposażony, dodam, w ten sam układ, czyli Snapdragon 800, co właśnie Nexus 5. I on za jeden rdzeń uzyskał lekko ponad 900 punktów, a całość była ponad 2600. No i dobra, Nexus właśnie skończył nam benchmark i tutaj mamy wyniki, więc za jeden rdzeń mamy 916, więc minimalnie więcej niż w Note 3. No i potem mamy całość, czyli 2880. No i to jest już około 200 punktów więcej od Note 3. No i tutaj mamy takie różne już szczegóły tego benchmarku. Nie będziemy się już, myślę, w to zagłębiać tak szczególnie. No i dobra, i odpalmy sobie Antutu Benchmark. Tutaj się coś inicjalizuje, musimy chwilkę poczekać. Dobra, ja już tu wcześniej robiłem benchmark, więc możecie zobaczyć wynik, ale powtórzymy sobie test, czyli zrobimy test again. No i ten benchmark jest już troszeczkę dłuższy, ponieważ on testuje generalnie wszystko, jak szybkość RAMu, grafikę 3D, 2D, więc chwilkę to potrwa, ale jak już widzicie, mamy 8%, ale czym się zaskoczyłem, bo jak wcześniej robiłem ten benchmark, to Nexus był troszeczkę poniżej tych topowych smartfonów, właśnie też ze Snapdragonem 800, bo na pierwszym miejscu bodajże był Note 3 i on miał wynik tam około chyba 35 tysięcy, więc nie wiem, czy to jest spowodowane, bo według mnie Nexus w takim teście powinien otrzymać więcej punktów ze względu na to, że nie jest obciążony żadną zasobożerną nakładką. No ale nie wiem, czym to jest spowodowane. Wiem, że w Geekbenchu, tak jak Wam udowodniłem, miał troszeczkę więcej punktów. No ale dobra, musimy teraz chwilę poczekać. Jak teraz możecie zobaczyć, testuje szybkość RAMu, już przeskoczyło na 41%. To więc czekamy. Teraz mamy testing multitask performance, czyli to pewnie chodzi o ogólnie wielozadaniowość telefonu. No i dobra, widzę, że to też chwilkę trwa, ale już mamy 47%. No i dobra, teraz mamy 57% i dalej to samo testuje. No i dobra, i zaraz chyba po tym powinno się ukazać test grafiki. To powinno być na początku chyba grafika 2D, tak więc poczekamy chwilę. No coś wolno to idzie. No dobra, mamy już 60-70%. Aha, czy jeszcze nie teraz ta grafika. No i teraz mamy grafikę 2D. Czy takie śmieszne Jelly Beany i Androidy sobie latają tutaj po całym ekranie. Dobra, teraz mamy również grafikę 2D, ale już chyba taką bardziej zaawansowaną, tak mi się wydaje. Coś tutaj sobie skacze, jakieś gwiazdki różne. No ale czekamy jeszcze chwilę. No tak jak mówiłem, to jest troszeczkę dłuższy benchmark niż ten, co mieliśmy właśnie w Geekbenchu. No i tutaj już mamy grafikę 3D, czyli testujemy OpenGL 2.0 chyba, tak? Też się orientuję za bardzo w tym, ale dobra. No i to się powinno już chyba zaraz skończyć, jak mi się wydaje. Dobra. Czekamy jeszcze chwilkę. Dobra, powinno być już zaraz, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Okej, mamy 100%. No i tak jak możecie zobaczyć, teraz uzyskałem wynik 29190, czyli lekko ponad Galaxy S4 i HTC One, ale poniżej właśnie takich telefonów jak LG G2, Galaxy Note 3 czy Xperia Z Ultra.
Więc powiem Wam, że to jest ciekawa rzecz. No, według mnie powinno być więcej punktów, ale no, tak jak Wam mówiłem, ja osobiście nie kieruję się benchmarkami, ale no, wiem, że są osoby właśnie, które są zainteresowane takimi wynikami, więc dla tych osób zrobiłem taki film. Tak więc myślę, że to było chyba na tyle. Dziękuję Wam, pozdrawiam Was, cześć.